Pozostawcie już te Wiedźminy, Battlefieldy czy inne mafie. Teraz czas na powrót do dzieciństwa, do czasów lekcji informatyki. Okej, ci, którzy mieli ją w zeszły czwartek, pamiętają ją zapewne doskonale, ale funkcjonowanie na Infie 15, 5 lat temu i dzisiaj jest, podejrzewam, podobne. Czyli po prostu gra się w różnorakie, niezbyt skomplikowane w swych zasadach tytuły, by zająć czymś swój czas i wspólnie pobawić się z kolegami z klasy. Pamiętacie Elastomanie? Tak, to jest właśnie ta przebrzydła i pokraczna platformówka zręcznościowa, w której poruszamy się motocyklem, robiąc przy tym dziwne wygibasy i musimy dotrzeć do mety, a raczej kwiatka, zbierając przy tym wszystkie jabłka, jakie znajdują się na planszy, wszystko to najlepiej w jak najkrótszym czasie. Jestem pewien, że znaczna część z was może wrzucić ją do kategorii gra dzieciństwa. Nie oznacza to oczywiście, że rąbaliście w to przez całe swoje dzieciństwo, bo nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić, jak wyglądałby rozwój takiego człowieka, zapewne nieciekawie, ale jest duża szansa, że gościła na przestarzałych komputerach w sali informatycznej szkoły, do której uczęszczaliście. Gra powstała w 2000 roku, będąc spadkobiercą Action Supercrossa z 1997 roku o bardzo podobnych zasadach. Stworzył ją jeden człowiek, absolwent medycyny eksperymentalnej na Węgierskiej Akademii Nauk, Balázs Ruzsa. Niewiele wiadomo na temat kulis produkcji, ani nawet samego autora, wiadomo jednak, że z pierwszymi krokami na komputerze i czasami dzieciństwa Elastomania kojarzy się nie tylko Polakom. Co zauważyłem, oglądając zagraniczne gameplaye z komentarza. Często pojawiały się w nich podkreślenia autorów, że jest to ich powrót do tej gry i próba odświeżenia wspomnień. Ten materiał ma na celu przypomnieć wam, skąd się wywodzicie i na czym się wychowaliście. I ja też postanowiłem sobie przypomnieć, i to ciekawe, bo kiedyś nie zauważałem, jak potwornie brzydka jest Elastomania. Jasne, już wtedy był to dla mnie relikt przeszłości, ale próżno tam szukać jakiejkolwiek estetyki. Dzisiaj naprawdę ciężko na to patrzeć, jeżeli się nie przyzwyczaicie. Jednak wrażenia z rozgrywki są dokładnie takie same. Identycznie marszczę czoło, jak te 10 lat temu, kiedy po raz enty musiałem powtarzać poziom. No a o to przecież nie trudno, bo wystarczy zahaczyć o coś naszym ciałem, by przegrać. To dzieje się niesamowicie często. I okej, zanim po obejrzeniu gameplaya powiecie, że tutaj nic nie trzyma się kupy, no bo przecież jeździmy po unoszących się w powietrzu fragmentach terenu na motocyklu, zbieramy jabłka, a naszym celem jest dotarcie do kwiatka, to... nie no, okej, faktycznie, niewiele rzeczy się tutaj trzyma kupy. Trójwymiarowe kwiaty jabłka oraz płaski jak naleśnik kierowca. Jazda na wstecznym? Pogięło was? To strasznie głupi pomysł, lepiej obrócić cały pojazd w przeciwnym kierunku, ale bez kół. Koła zostają w miejscu. I to wszystko jest taka abstrakcja, że ciężko nie złapać się za głowę. I chyba nawet ma to jakiś swój dziwny urok. Elastomania krąży w internecie w okrojonej wersji z 18 poziomami. Ta została udostępniona na licencji Shareware, a więc można ją legalnie pobierać i rozpowszechniać, ale co ciekawe, na oficjalnej ascetycznej stronie możemy wciąż zakupić wersję pełną z 54 planszami. Nie ma nawet szans, bym przeszedł chociaż połowę z nich, więc mój wybór był prosty, ale niektórzy opanowali niesforny motocykl w takim stopniu, że bawią się nawet w speedruny. Ci ludzie są bohaterami. Dajcie im jakiś order albo coś. Nie uważam,
że jazda na motocyklu w rzeczywistości jest dziecinnie prosta, jednak to tutaj przejechanie kilku metrów może stanowić ogromne wyzwanie. No bo motocyklowi z elastomanii właściwie bliżej do wierzgającego konia niż faktycznego jednośladu. Tego jednak mogliśmy się spodziewać już na etapie czytania tytułu gry. Ta maszyna jest naprawdę elastyczna. Za to kierowcy bliżej do targanych drgawkami jagonalnymi zwłok. I nie powiem, uśmiać można się z samego poruszania postaci. W połączeniu z frustracją daje to dość dziwną mieszankę. Ale jeżeli znudziło wam się chroniczne przetrącanie sobie karku, spokojnie. Nie wyrzucajcie jeszcze elastomanii z dysku, możecie zająć się czymś nieco ambitniejszym i może trochę mniej stresującym niż zabijanie się o wystające skrawki terenu. Istnieje jeszcze edytor poziomów. Dzięki niemu właśnie możecie pobierać całe paczki map i grać na cudzych. Chociaż istnieje mała szansa, że inni gracze okażą się mniej sadystyczni niż autor elastomanii. W tym momencie możemy znaleźć wiele adaptacji gry pana Balarza Róży, choć nie wszyscy wiedzą, że ich silną inspiracją była właśnie ona. Większość z nich już nie wypala oczu swoją brzydotą. Spójrzcie chociażby na Happy Wheels, którego let's playami zalany został YouTube kilka lat temu. Bardzo łatwo znaleźć wiele cech wspólnych i wymienić inne, bardzo podobne tytuły. I jasne, nie jest to gatunek w żadnym stopniu ambitny, ale za to ile daje frajdy. A wy? W co graliście na informatyce? Piszcie w komentarzach, a ja już się z wami żegnam. Mówił do was FanGotten. Cześć!